MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Siemano, Mark Krawczak, a razem ze mną Franio po meczu. Witam serdecznie. Po znakomitym meczu, trzeba dodać. Po znakomitym meczu, no i właśnie jak pierwsze emocje, dlatego że porażka, wiadomo, że na takich wydarzeniach nie jest, wynik nie jest jakąś rzeczą istotną, natomiast tak, u Ciebie emocje po całym wydarzeniu? Fajnie. Przede wszystkim się cieszę, że mogłem zagrać na takim wydarzeniu. Pierwszy raz grałem przed taką publicznością, więc spełniłem marzenie w ogóle. I oprócz tego grałem, sędziował nam sędzia Marcinak. Niestety nie udało się dostać żółtej kartki, chciałem dostać żółtą kartkę koniecznie. No ale... I tak zapisze mi się to w pamięci. Plan spełniony, mieliśmy przegrać mniej niż 10 bramkami. No ale co, no pierwsza połowa całkiem okej wyglądała, druga to już totalna kompromitacja, ale poniżej 10 zeszliśmy, więc super. Słuchaj, każdy mówił tutaj o tych ciężkich treningach, o tym, że spędził tyle czasu na macie, znaczy na macie, na sali, już z Freak Fightów i przeszło. Ale jak to wyglądało u Was, bo powiedziałeś w studiu Huberta, że 2-3 treningi, czy faktycznie tak było, czy było coś więcej? Nie, zrobiliśmy 2 treningi, z czego na jednym były tylko 3 osoby, na drugim chyba 4 i tyle. No nie mogliśmy się zgrać, bramkarz z Rzeszowa. Też taki okres wakacyjny, więc dużo osób na wakacjach. No ale wiadomo, my tu przyszliśmy for fun totalnie, pospełniać marzenia i ruszyć się sprzed kompa, spuścić trochę tego balastu, który nam został po wakacjach. No i super było. A jeżeli chodzi o team, powiedz mi, czy ty byś coś po czasie mógł ewentualnie zmienić, poprawić, czy grało ci się z tą drużyną dobrze i po prostu rywale byli lepsi? Nie, dobrze graliśmy for fun, no. Nie zależało nam tak bardzo na wygranej. Wiadomo, że chcieliśmy przynajmniej 6 gola honorowego. Nie udało się, było blisko chyba z 2 razy. No ale no co, za słabi jesteśmy, ja sobie 2 palce rozwaliłem, bo buty miałem za duże albo za małe, nie wiem, no ale jest git. Franio, tam była jeszcze jedna sytuacja, w której ty wleciałeś w ślizgiem, jak Sergio Ramos normalnie, Move Federation, nie wiedziałem kogo, nie wiedziałem którego zawodnika, natomiast powiedz mi, jaka była w ogóle dzisiaj twoja rola na boisku, czy ty miałeś jakieś takie celowe założenia w głowie, czy po prostu tak. Co przyniesie? Moim głównym założeniem było to, żeby nie dostać zawału serca, serio, okay. Bo już po 1-1 biło mi tak serce, nigdy nie miałem takiego tętna, nie wiem czy, o co chodzi, czy to przez to, że było tam tak gorąco, tak duszno, ale naprawdę, jeszcze to GoPro, które ściskało, no. Czułem bicie serca na klatce i bałem się tylko o to, żeby nie dostać zawału serca, więc moja rola to było stanie po prawej stronie. Okej. Okay. Franio, jeszcze jedna kwestia, dlatego że dzisiaj jest Move Federation, natomiast lekko ponad miesiąc temu Fame MMA dostałeś tam knockout od Xaya, no. Natomiast nie udało się potem złapać na rozmowę, natomiast ty od razu wróciłeś do mediów i nie wykazywałeś jakiegoś większego smutku i tak pokazałeś się pewnie lepiej niż zakładałem między innymi kursy. Powiedz mi, jakie są takie twoje wnioski po tej walce, bo już minął miesiąc, czy coś możesz powiedzieć więcej? Patrząc na tą walkę i patrząc teraz na moją kondycję na meczu, no to wnioski są takie, że pomiędzy jakimiś walkami albo wydarzeniami muszę trenować i przynajmniej utrzymać kondycję na jakimś takim średnim poziomie, a nie, że od razu sprzed komputera i sprzed stoku imprez przechodzić na salę, czy to właśnie teraz na murawę. No przede wszystkim chodzić na treningi, może nie regularnie, ale tak z 2-3 razy, może tygodniowo to by wystarczyło zdecydowanie. Bo tak do tej walki tak naprawdę się w ogóle nie ruszałem miesiąc, przed zacząłem trenować i było jak było. Po pierwszej rundzie straciłem kondycję i wleciał we mnie, uderzył mnie i tak to wyglądało, jak wyglądało. Okay. A czy ta porażka ewentualnie dała ci coś takiego, że no teraz trzeba się zmobilizować, tak. I do kolejnej walki się jeszcze bardziej przygotowywać i czy teraz bardziej chcesz wrócić do oktagonu, bo sporo cię nie widzieliśmy pomiędzy tą pierwszą a drugą walką? Na razie nie, ale wydaje mi się, że za pół roku mógłbym już się pobić, ale muszę zrobić jakiś konflikt, muszę kogoś zwyzywać, jeszcze nie wiem kogo, ktoś musi mi podpaść, muszę go zwyzywać, wtedy będzie na pewno fajniejsze zestawienie niż Xayo, bo tam praktycznie w ogóle między nami nie drżało. Że tak powiem, nie było żadnych iskier, nie było jak zrobić tej fajnej takiej otoczki, która miałaby swoje zakończenie w oktagonie. Więc było dosyć nudne starcie od tej strony. Ksajo iskierki nie było, natomiast była w twojej pierwszej walce i to bardzo duża z Paramaxilem, którego wczoraj albo przedwczoraj już usunięto z federacji Fame MMA po żarcie na temat aktualnej sytuacji Pandora Gate. Internaci różnie oceniają ten ruch, czy za ten żart należało od razu usuwać Kubę z szeregów federacji, jak ty to oceniasz? Wolę się nie wypowiadać na ten temat, żeby nie dostać rykoszetem, też dostałem tak mi zbriefowano, można powiedzieć, żeby na ten temat nie gadać po prostu, więc niestety muszę przemilczeć ten temat. Dobra, rozumiem, a aktualnie mówisz, że nikogo nie masz i dopiero czekasz, jak ktoś ci podpadnie? Na razie chciałbym się skupić na streamowaniu, bo odpuściłem streamy przez tą walkę, były o wiele mniej jakościowe i było o wiele rzadziej. Skupiam się na streamowaniu, mam tam kilka projektów w głowie, spełnię to i w następnym roku mogę na pewno wrócić do oktagonu, będzie fajnie, jakoś to połączę wszystko. Dobra, super, dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.